jak w większości krajów w Europie, tak samo i we Francji, trzeba zapłacić za przejazd autostradą. Odbywa się to tutaj na bramkach. Wystarczy tylko wjechać w odpowiednią bramkę. Nie ma w tym żadnej filozofii, bo wszystko jest narysowane. Jeśli płacimy kartą, to wjeżdżamy w bramkę, gdzie jest namalowana karta. Jeśli płacimy gotówką, to trzeba wjechać tam, gdzie jest namalowane euro albo tam symbol jakiegoś pieniądza czy coś. Jeśli płacimy telepasem, to takim urządzeniem zamontowanym na szybie, to wjeżdżamy w literkę T, tutaj po prawej. Ja płacę kartą, czyli wjeżdżam w zieloną strzałkę. Tam będzie siedział gościu, tam również mógłbym zapłacić gotówką. Tutaj w te trzy po lewej nie mogę wjechać, ponieważ jest ograniczenie wysokości. A akurat pani. Bonjour. Ah oui, oui. S'il vous plaît. Merci. Ça va. Aïe. Przeważnie tam, gdzie można zapłacić gotówką, są namalowane pieniążki i symbol euro. Tu akurat nie było, więc jeśli płacimy gotówką, to trzeba po prostu wjechać w zieloną strzałkę. Tak, teraz to zrobiłem. Po prawej miałem bramkę do telepasu, czyli automatycznego poboru opłaty. A po, tak jak mówiłem, po lewej stronie trzy bramki, no nie było możliwości wjazdu moim samochodem, moją ciężarówką. We Francji wysokość opłaty za autostradę zależy od wysokości pojazdu. Taka ciężarówka jak właśnie sprzeciwka zalicza się do klasy czwartej, tej najwyższej. Często na bramkach można spotkać żandarmerię lub też służbę celną, więc trzeba się na to przygotować. Jeśli rozmawiamy przez telefon i zbliżamy się do bramek, to lepiej na wszelki wypadek zakończyć rozmowę. Można się zdziwić. A dzisiaj paskudnie. Nie rozpędzam się zbyt dużo, bo już jest góreczka i już trzeba będzie zjeżdżać, czyli dwa biegi w dół i zjeżdżamy. Zwalniacz i jedziemy w dół. No jeszcze śnieg.
Bonjour français. Bonjour français. A właściwie bonsoir Belgique. Bo już nie jestem we Francji. Już wyjechałem z Francji, jestem w Belgii. I tak jadąc dzisiaj, coś mi się przypomniało. Co zauważyłem w swojej pracy, odkąd pracuję jako kierowca? Że dobrze jest umieć kilka słów w tym kraju, w którym się znajdujemy. Chociaż tych podstawowych zwrotów grzecznościowych, dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam. Bo życie staje się łatwiejsze, praca się staje łatwiejsza, rozwiązywanie problemów staje się łatwiejsze. A co za tym idzie, współpraca z klientami staje się łatwiejsza. Przykładowo wczoraj miałem takie niewielkie komplikacje, które trzeba było rozwiązać. We Francji, będąc we Francji. No i udało mi się wszystko w sumie załatwić. Choć nie umiem rozmawiać po francusku, nie umiem francuskiego, ale znam tych parę podstawowych słów. Bardzo dużo Francuzów, zauważyłem, umie mówić po angielsku, ponieważ dla Francuza Anglia zawsze była takim konkurentem. Zawsze konkurowali, zawsze tak jakby byli dla Francuza Anglik był wrogiem. Właściwie nie wrogiem, a konkurentem. Zawsze ze sobą konkurowali. Przykładem może być choćby kanał La Manche, na który Francuz nie powie inaczej, jak tylko kanał La Manche. A Brytyjczyk inaczej nie nazwie kanału La Manche, jak kanałem brytyjskim. Poza tym Francuzi to taki dumny naród, można powiedzieć, patriotyczny. Więc gdy zaczynam rozmowę po francusku, niekoniecznie umiejąc francuski, to samym tym, że nauczyłem się tych kilka podstawowych zwrotów początkowych, no wzbudza takie pozytywne wrażenie. Bo gdybym na przykład rozmawiał z Francuzem czy z Niemcem i gdyby on zaczął ze mną mówić po polsku, łamaną polszczyzną, to na pewno bym to odebrał przyzwoicie, pozytywnie bym powiedział. O, złe słowo, dobra. I wzbudziłby we mnie człowiek takie pozytywne wrażenie. To też tak rozpoczniemy rozmowę po francusku, to ta duma francuska, ten patriotyzm zostanie zaspokojony. I potem możemy śmiało przejść do języka angielskiego, który jest językiem wrogów. I wiele ludzi we Francji go umie. Tylko po prostu chcą najpierw usłyszeć parę słów po francusku. Dlatego też nie umiem po francusku mówić, ale tam nauczyłem się parę słów. Bonjour przede wszystkim, to chyba wszyscy wiedzą. Bonsoir to dobry wieczór. Tout droit to prosto. W prawo to à droite. W lewo à gauche. Czekać a tą firma Société, ici to tutaj, czyli przyjeżdżając na miejsce, okazując papiery, mogę powiedzieć bonjour,
La Société ici? Zapytać, czy to tu, czy ta firma tu. I już jest zupełnie inaczej. Co tam jeszcze pamiętam? Nie jestem w stanie sobie teraz tak przypomnieć, to się przypomina w trakcie używania. O, liczebniki też dobrze umie. Dobrze umieć, żeby podać chociaż ten numer rejestracji swój. Żeby nie trzeba było pisać, tylko powiedzieć. Wystarczy, że kupiłem taki komunikator. No, jest kilka języków. Także wbijam sobie słówko. Na przykład, nie wiem, rozładunek. O. Jest. No i po francusku na przykład przetłumaczyło mi to. Décharger. O, décharger. Décharger. I mówi décharger. No. Po francusku décharger to rozładunek. A charger to załadunek. No, takich parę słów warto się nauczyć. Jest dużo łatwiej przełamywać, że tak powiem, bariery językowe. No i to chyba tyle. Te belgijskie parkingi to normalnie masakra. Tragedia. Nie ma jak we Francji. Bonsoir, Francji.